Wyjaśnię w tym zadaniu, jak narysować hiperbole, czyli wykres takiej funkcji. Wybierzmy na początek kilka wartości x, które będą wygodne do podstawienia w to miejsce, do tego wzoru. To tak, dwójkę łatwo jest podzielić przez 1, przez 2, przez 4 i jeszcze wybierzmy może jakąś liczbę bliską 0, na przykład taki ułamek, jedna, druga. Ponadto jeszcze sobie tutaj dopiszmy, że dziedziną funkcji f jest zbiór liczb rzeczywistych, czyli w miejsce x możemy podstawiać dowolne liczby rzeczywiste z wyjątkiem liczby 0, ponieważ w matematyce nie wolno dzielić przez 0, tak? a tutaj mamy właśnie dzielenie przez x, czyli musimy wykluczyć taki przypadek. No i teraz zobacz. Jak już wymyśliliśmy xy, to podstawiamy je kolejno do wzoru i otrzymujemy takie wartości 2 1 1/2 oraz 4 W każdej kolumnie powstają współrzędne punktów, które będziemy musieli zaznaczyć w układzie współrzędnych. Tutaj mamy współrzędne 1 2 2 1 Tak wygląda tabelka. Następnie przejdźmy do szkicowania wykresu tej funkcji. Zaznaczmy w układzie współrzędnych pierwszy punkt. 1, 2. To jest ten punkt. Następnie zaznaczmy punkt o współrzędnych 2, 1. Teraz punkt o współrzędnych 4 i 1, 2. Oraz 1, 2, 4. Przez te punkty prowadzimy taką krzywą którą nazywamy hiperbolą. Następnie każdy z punktów odbijamy symetrycznie względem początku układów współrzędnych. To znaczy ten punkt odbijamy symetrycznie tutaj, ten punkt odbijamy symetrycznie tutaj, ten punkt identycznie i ten punkt identycznie. Wówczas powstanie nam druga część Wykresu. Druga gałąź hiperboli. No i tutaj również staramy się narysować taką krzywą. Mniej więcej i prawie gotowe. Mówię prawie, dlatego że na wykresach funkcji wymiernej zaznacza się jeszcze asymptotę pionową, czyli taką prostą. Która ma pokazywać miejsce, którego wykres funkcji nie przecina. No z tego względu, że wyrzucamy argumenty równe 0. Tak, wyrzucamy takie argumenty, bo nie wolno nam dzielić przez 0, to takie założenie zaznacza się właśnie za pomocą tych przerywanych kresek na wykresie. No i to tyle. Za chwilkę kolejne przypadki.